wśród uczestników dzisiejszej demonstracji mamy prezydenta naszego miasta, profesora Tadeusza Truskolaskiego. I zapraszam do zabrania głosu. Szanowni Państwo, drodzy białostoczanie, po prostu nie mogło mnie tutaj nie być, ale ta prawica zjednoczona, o której czytał redaktor Medek, nie jest już taka zjednoczona, bo Morawiecki zdymisjonował Gowina przed chwilą. W związku z tym ta narracja po prostu się sypie. Tutaj padło sporo odpowiedzi. Dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego my, wolni obywatele Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast spędzać czas z rodziną, czy na spacerach, czy w ogródkach działkowych, czy jeździć rowerem, musimy tutaj przychodzić? Dlaczego ta władza nas zmusza do tego, żebyśmy protestowali, żebyśmy zabierali głos? Dlatego, że chce nam zabrać wolność. Proszę Państwa, parafrazując nieco słowa George'a Orwella, można powiedzieć tak: im dalej rządzący są od prawdy, tym bardziej jej nienawidzą i uważają prawdę za mowę nienawiści. Dzisiaj, w epoce zakłamania, mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym. Tyle parafraza słów George'a Orwella. I ciągle są one aktualne. Proszę Państwa, ten rząd, który mam nadzieję niedługo upadnie, nienawidzi wszystkiego, co jest niezależne. Bardzo szybko przejęli prokuraturę, bo chcą być bezkarni. Ale może znajdzie się jakiś prokurator, który oskarży, to trzeba przejąć sądy. I próbują to zrobić z całych sił, trochę im przeszkadza Unia Europejska. Przeszkadzają im samorządy. Ci, którzy są tak naprawdę największą zdobyczą ostatnich 30 lat. Białystok wygląda tak, jak wygląda, nasze miasta, miejscowości, gminy rozwinęły się dlatego, że jesteśmy wspólnotą, że wspólnota decyduje o kierunkach rozwoju. To nie Warszawa mówi nam, co mamy zrobić, którą drogę wybudować, czy ma być rynek Kościuszki, czy nie. Tylko my, poprzez oczywiście radnych, czy poprzez budżet obywatelski, czy poprzez demokratycznie wybranego prezydenta. Ale to im przeszkadza, bo prezydent nie jest na kolanach przed prezesem, bo gdyby ukląkł, to prezes nie musiałby podnosić ręki, żeby podłaskać po głowie. Proszę Państwa, każda władza mówi się, że deprawuje, ale władza absolutna, do której dążą ci, którzy u nas tę władzę sprawują, deprawuje absolutnie. My nie wiemy, co jeszcze wymyślą. Może za jakiś czas każą nam chodzić w dwóch różnych butach, bo taka będzie nowa moda. Tak naprawdę my jesteśmy tutaj, czy jesteśmy tutaj po to, żeby bronić TVN-u? To jest tylko pretekst. My jesteśmy tutaj po to, żeby bronić nas, żeby bronić naszej wolności, żeby bronić prawdy, żeby bronić Polski przed tymi, którzy mając pełną buzię właśnie o niej frazesów, po prostu ją sobie chcą przejąć, a tak naprawdę po prostu rozkrać. I my na to nie pozwolimy. Szanowni Państwo, jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze prawda nie zginęła, jeszcze wolne media nie zginęły, jeszcze samorządy nie zginęły, dopóki my żyjemy. Dziękuję.